Jesteśmy po kolejnej naradzie z dyrektorami i prezesami szpitali Województwa Kujawsko-Pomorskiego, konsultantami oraz przewodniczącymi Izb Lekarskich i Pielęgniarskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Chciałem Państwu dzisiaj przedstawić aktualną sytuację epidemiczną oraz ważną informację związaną z inwestycjami, które w najbliższym czasie będą realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Szpitale w kontekście covidu. Na dzień dzisiejszy Szanowni Państwo na pierwszy Poziomie leczenia koronawirusa, czyli tym, który, którzy są pacjenci oczekujący na wynik, znajduje się 51 pacjentów. Na drugim poziomie mamy w tej chwili 701 pacjentów i wydaje się to w porównaniu ja będę się zawsze odnosił do tego 20 grudnia 2021 roku tam było 1190 pacjentów, to był szczyt czwartej fali. W tej chwili 701 osób jest to zdecydowanie mniej, blisko 500. Jedna Bilans ostatnich czterech dni jest niekorzystny. Od 21 do 25 stycznia przybyło w naszych szpitalach już 63 pacjentów i to jest taki no, niestety prognostyk na początek piątej fali. Pod respiratorem w tej chwili znajduje się 65 osób na 134 dostępne respiratory. W izolatorium mamy 30 osób na 100 dostępnych. Tam miejsc ja zaznaczę tylko, że nasze izolatorium w województwie kojowsko-pomorskim jest izolatorium szczególnym. Posiada zabezpieczenie medyczne, pielęgniarskie, posiada koncentratory tlenu i jest możliwe udzielenie tam dosyć znacznej pomocy dla chorych na koronawirusa. Również ta logistyka i transport między szpitalami a tym miejscem, a właśnie jak się stan pogarsza izolatorium a szpitalami, jest również bardzo dobrze dopracowana. Jeszcze raz dziękuję za to izolatorium. Potwierdzę, że jest jednym z lepszych w tej chwili w Polsce. W szpitalu tymczasowym znajduje się w tej chwili 13 pacjentów. Najwięcej pacjentów w naszym regionie znajduje się w tej chwili w szpitalu, w następujących może tak szpitalach, to jest szpital uniwersytecki imienia Jurasza, Radziejów Grudziądz, szpital zespolony w Toruniu, szpital w Mogilnie i Aleksandrowie Kujawskim to jest ta czołówka, jeżeli chodzi o największą ilość pacjentów. Przypomnę tylko, że mamy cały czas wydanych prawie 1400 decyzji na tak zwany poziom drugi, na którym się w tej chwili znajduje 700 pacjentów i w wyniku narad ostatnich dwóch czyli przed 10 dni oraz tej dzisiejszej decyzja jest, że utrzymujemy ten stan rzeczy, nie powiększamy, bo takiego powodu w tej chwili nie ma, ale również nie pomniejszamy z uwagi na bezpieczeństwo przygotowania do piątej fali. Jest to strategia, którą ustaliliśmy wspólnie ze szpitalami. Szanowni Państwo, no chciałem teraz powiedzieć jeszcze kilka zdań, może o zużycie tlenu. Zużycie tlenu na ten czas wynosi 17 ton. Państwa informowałem o zużyciu tlenu na poziomie 25 ton w szczycie Czwartej fali, w, czy, w szczycie trzeciej fali mieliśmy 37 ton, które były potrzebne na dobę. Na to, aby właśnie leczyć chorych na koronawirusa. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o inwestycje, ważna rzecz: Województwo Kujawsko-Pomorskie otrzymało po raz pierwszy, ja jako wojewoda, pole środków dedykowaną typowo dla szpitali w walce z covid -em. W tej chwili, w wyniku naszej analizy w styczniu, podjęliśmy decyzję, że będzie zrealizowanych 27 inwestycji, związanych przede wszystkim w tym pierwszym etapie w tym roku z zabezpieczeniem tlenowym. To cały czas, Szanowni Państwo, mimo tego, że. Że ta sytuacja w naszym regionie nie jest zła i mieliśmy kryzysowych momentów, choć trudne. Też, też takie momenty były. Mimo wszystko uważam i uważamy wspólnie z zespołem, że cały czas jest potrzeba zabezpieczenia tlenowego w naszym regionie, dlatego te 27 inwestycji to przede wszystkim są inwestycje tlenowe w szpitalach. Będą one miały miejsce w 20 jednostkach, które leczą chorych na koronawirusa. Łączna wartość tych inwestycji to 12 611 tysięcy złotych. W najbliższych dniach będą podpisane z tymi szpitalami stosowne umowy i przekazane środki w najbliższych tygodniach. Będą te inwestycje realizowane. To nie są jedne, ostatnie decyzje, jeżeli chodzi o wsparcie naszych szpitali w obszarze covid -u. W najbliższym czasie również będziemy typowali kwestie związane z zakupami niezbędnego wyposażenia i innymi inwestycjami, które mają wspomagać i wspierać szpitale w działaniach związanych z pandemią koronawirusa. Przypomnę tylko, Szanowni Państwo, że Inwestycje tlenowe wcześniej z roku 2020, również 2021, takie m.in. jak w Aleksandrowie Kojawskim Golubiu Dobrzymiu, czy bardzo duża inwestycja w Radziejowie, innych szpitalach, które wymieniałem na konferencjach prasowych cały czas zdają swój egzamin. Te kolejne mają jeszcze lepiej przygotować nasze szpitale na te trudne momenty związane z bardzo dużym zużyciem ilości tlenu. Myślę, szanowni Państwo, że z mojej strony to wszystko chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy zajmują się na co dzień walką z pandemią, którzy podejmują to wyzwanie. Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelowi szpitalnemu, wszystkim dyrektorom szpitalom, konsultantom, osobom, które również działają w obszarze koronawirusa. No jest Narodowy Fundusz Zdrowia, Inspekcja Sanitarna. To cały czas jest szanowni Państwo nieustająca walka. My przechodzimy do porządku dziennego. Do tych rzeczy o tym zapominamy, ale cały czas to jest wyjątkowy czas i wyjątkowy wysiłek tych osób. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Wojewodo. O zabranie głosu poproszę teraz Pana Dyrektora Jana Geska. Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną analizując liczbę przyrost zachorowań tydzień do tygodnia obecnie plasujemy się na czwartym poziomie od końca jako województwo kujawsko-pomorskie z wynikiem 93% dynamiki wzrostu to oczywiście bardzo dużo i prognozujemy dalszy wzrost w tej materii. Oczywiście monitorujemy bardzo ściśle liczbę wykonywanych wymazów z uwagi że na to, że jest to jeden z produktów covidowych, który Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje. I zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrost tydzień do tygodnia o ponad 6 tysięcy wymazów. Obecnie realizujemy 31 tysięcy wymazów tygodniowo. To oczywiście bardzo dużo, przy czym skuteczność wyników dodatnich plasuje się na poziomie 26%. Ten, ten czynnik obserwowany bardzo jasno daje do zrozumienia, że epidemia przyrasta i analizując to dzień do dnia widzieliśmy wzrosty o 1% nawet codziennie, gdzie przy poprzednich falach oczywiście takich wzrostów nie było. Zna oznacza to, że w najbliższych tygodniach będziemy widzieli coraz więcej przypadków dodatnich oczywiście i to, co również prognozujemy, coraz większą liczbę osób zgłaszających się do punktów wymazowych. Dlatego, Szanowni Państwo, już od początku stycznia podjęliśmy bardzo intensywne działania, żeby wdrożyć rozwiązania, które mają zapobiec kolejkom w punktach wymazowych. I od, od początku stycznia uruchomiliśmy pięć dodatkowych zespołów wymazowych. Obecnie mamy ich 47 w województwie kujawsko-pomorskim. Stawiamy tutaj na punkty drive-thru po to, żeby maksymalnie ograniczać przenoszenie się COVID-u w sytuacji kolejek gdziekolwiek. Dodatkowo wydłużyliśmy czas operacyjny funkcjonowania wszystkich tych zespołów o ponad 220 godzin tygodniowo. Obecnie mamy ponad 940 godzin tygodniowo tych świadczeń udzielanych. Te punkty są wymazane, wymazowe, dostępne w takiej liczbie. <laughs> Oczywiście. Na tym nie koniec. W tym tygodniu uruchamiamy kolejne dwa punkty. W następnym tygodniu planujemy uruchomienie kolejnych e, punktów wymazowych. Ustalenia ze świadczeniodawcami trwają. Do końca tego tygodnia planujemy rozwinięcie bazy, e, tej czasowej bazy dostępności punktów wymazowych do 8 godzin w każdym e, punkcie wymazowym. Tu również ustalenia ze świadczeniodawcami trwają. Ja bardzo dziękuję wszystkim świadczeniodawcom za tą elastyczność i za. Chęć takiego aktywnego udziału w walce z COVID. -em. Obecnie, Szanowni Państwo, w województwie kujawsko pomorskim mamy 47 punktów, tak jak powiedziałem, z czego 8, po 8 punktów w Toruniu w Bydgoszczy, 3 punkty drive-thru w Toruniu, 2 punkty drive-thru w Bydgoszczy. Również to, tą bazę w Bydgoszczy i w Toruniu będziemy zwiększali. Widzimy czasami i szybko reagujemy na wszelkie sygnały związane z kolejkami i one często wynikają z tego, że pacjenci wybierają konkretne już tak zwane utarte punkty drive thru do których przychodzą, do których, no, które często wcześniej mieli okazję odwiedzać. Dlatego też w tych punktach zwiększamy liczbę, prosimy świadczeń nadawców o zwiększenie liczby obsługi, tak, żeby kolejka była rozładowywana na bieżąco i dwutorową. Również w zakresie tych produktów covidowych, które Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje, mamy podpisane 10 umów na transport międzyszpitalny covidowy. Tu w tym momencie nie zachodzi takie zagrożenie i konieczność szybkiego zwiększania, natomiast już szacujemy, że w przyszłym tygodniu i takie uzgodnienia ze świadczeniami zostały podjęte, będziemy tą bazę powiększać, nasze capacity, nasze możliwości to ponad 200% dodatkowych zespołów transportu COVID-owego. Również w zakresie zespołów wymazowych, tutaj monitoring nasz wskazuje, że ta liczba wymazów wykonywa, wykonywanych w domu jest stała i stabilna, na ten moment nie zachodzi taka konieczność, natomiast już wyprzedzająco wiemy, że w przyszłym tygodniu dodatkowe zespoły będą uruchamiane. Szanowni Państwo, oczywiście, tak jak Pan Wojewoda tutaj wspomniał, również monitorujemy kwestię izolatorium. Tutaj szacujemy i myślimy, że to będzie jeden z tych elementów, które będą kluczowe w tej fali epidemii z uwagi na rozprzestrzenianie się omikronu i przede wszystkim na przebieg choroby, który jest łagodniejszy. Ten produkt covidowy, który Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy będzie kontraktował, z pewnością będzie w tej materii rozwijany. Bardzo dziękuję.